Cześć kochani, witajcie na kanale MFR Boutique i witajcie w grudniowym maratonie. Dzisiaj robimy kolejną pracę, a jest to kartka według mapki. Dla mnie absolutna nowość, bo ja nigdy w życiu nie robiłam kartki według mapki. Przygotowałam sobie tutaj taką mapkę, ona jest dość prosta, ale chciałam pokazać też osobom, które dopiero zaczynają, że są takie mapki. W opisie do tego filmu znajdziecie link, gdzie można takie darmowe mapki pobrać. A przy okazji ja też chciałam spróbować czegoś nowego, bo tak jak mówiłam, nie robiłam nigdy kartki według mapki, zawsze robię je samodzielnie, ewentualnie inspirując się jakimiś innymi pracami. Więc będziemy działać. Ja sobie tutaj przygotowałam już kwadratową bazę 15 na 15 cm. Wymyśliłam sobie, że to będzie kartka na narodziny chłopczyka. Kolekcja, z której będę pracować, to jest Mintai Forever Young. Do tego dobrałam sobie napisy. Napisy są z Craftokloka, takie właśnie na przywitanie malucha albo po prostu do albumu dziecięcego. I mam tutaj jeszcze taki bloczek kreatywny z Actiona. Przeglądałam tutaj, co tutaj mamy, jakie piękne ilustracje. Nie wiem, czy Wy już widzieliście te bloczki. One już jakiś czas temu były w Actionie. To są takie bloczki 3D, że naklejamy poszczególne elementy na siebie. I tak przeglądając ten bloczek, pomyślałam, że jeżeli będzie dla chłopczyka, to będę chciała tą żyrafkę zimową, dlatego że mamy teraz właśnie zimę i może jak w jakimś okresie takim zimowym narodzi nam się chłopczyk, to taka zimowa żyrafka będzie idealna. I do tego przygotowałam sobie jeszcze wykrojniki, żeby było według tej mapki. Więc powiem Wam, co chcę zrobić. Tym wykrojnikiem wykroję tą największą serwetkę. Przygotowałam sobie też wykrojnik, który jest tak wchodzi, jakby jeden w drugi. I będę chciała zrobić na podwyższeniu kółeczko i na tym dopiero zbudować 3D tą żyrafkę. A tutaj przygotowałam sobie wykrojnik, żeby wyciąć właśnie napis na naszą kartkę. Filmik będzie w przyspieszeniu, ponieważ nie jest to bardzo skomplikowana mapka. Dlatego zapraszam Was do oglądania i zapraszam Was od razu do subskrypcji kanału i na kolejne odcinki. Do zobaczenia, a teraz życzę Wam miłego oglądania.